Hej, hej, hello, siemano. Ale mnie dupsko boli. Wypieprzyłem tam to siodełko. Wyglądało ładnie. Ale już w życiu nic nie kupię droższego do tego roweru, który ma służyć do pracy. To nie ma sensu. Choćby człowiek nie wiadomo co kupił, to się i tak tu zniszczy. Z tamtym siodełkiem zaczęły się problemy od czasu, jak wziąłem to ciężkie zamówienie z tym alkoholem. I przy zjechaniu z krawężnika pękło w jednym miejscu. No jak pękło w jednym miejscu, to już było osłabione i później pierdykło w drugim miejscu. No tak jeździłem na takim huśtający się tym siodełku. Dzisiaj stwierdziłem, że ściągam je, zakładam stare. Trochę jest twarde, ale dupsko się musi przyzwyczaić i będzie git. Proszę jeść. No, ale pani na przejście zdań. Wróciłem sobie taki jeszcze żelowy pokrowiec, taki w Decathlonie kupiłem. Damy radę, 3 godziny, niedługo. Jakoś wytrzymam. Pierwszy odbiór mam tu pizzę z Pizzy Hut. I gdzieś lecimy z tym chyba w stronę huty. Nie patrzyłem dokładnie, co zobaczyć. Ale to jak już odbiorę. Za 30 będzie? Nie ma jeszcze. Inne dolewki Pepsi. I europejska średnia to 3,30. To już jest w piecu, więc tak 5 minut. Dolewka mi się przycała już, ja. Dobra. 5 minutes later. Mam wrażenie, że mnie w buta robią, tylko teraz włożyli ją do pizza. Wyskoczyło mi, że mogę odebrać, bo dopiero od tego momentu się czeka 5-7 minut. 10 minutes later. Dzięki. Na Meissnera. No znowu. Ile można, to pociśniemy. Wzdłuż Wisły. Dzień wolny, to ja nie wiem, czy to jest taki najlepszy pomysł. Ale chyba im dalej, tym będzie lepiej. To nie był dobry zakup, to duże siodełko. Jeszcze tyle pieniędzy. Wydałem za nie 240 zł. Do tych, co mam teraz, miałbym ze 4. No dobra, to jest ten po lewej. Się przyczaimy pod śmietnikiem. Kontrola jakości musi być. Dzień dobry. Dobrze. Bardzo. Dziękuję. Dzięki, do dnia. Dobra, co, jakaś biedra? To w ogóle biedronka to czynna jest dzisiaj? Bo dzisiaj mamy święto, Boże Ciało. Zapomniałem powiedzieć, bo przecież ten film nie wychodzi dzisiaj, tylko pójdzie pewnie za parę dni. No nie wiem, czy jechać tam, czy tam. Nie no, kieruj się w stronę centrum.
okaże, że w ogóle dzisiaj zamówień nie będzie, to dopiero będą jaja. Dobra. Dopóki nie będzie zamówienia, jeżdżę bez wspomagania. Oszczędzamy baterię. No, kalendarzyk się otworzy o 16:55. A cóż to? To się nazywa dostawa. Taki kurier to byłby skarb. Wrzuciłem bieg zero i mnie pyszniak wyrolował. Od chuj konkurencji jeździ, dlatego zamówień nie ma. Jest ładna pogoda. Ludzie wyszli z domu. Kurierzy wyszli na rowery. I dupa. Idę, wjadę mu w dupę. Będzie jednego mniej. Nie mam sumienia, no. Nie, no na tym tak wyglądasz, to ja idę po 4. Może mi się aplikacja zacięła. No, chyba, że większość knajp jest nieczynna. Ciekawe jak te Biedronki dzisiaj. Jakąś Biedrą by podratowali. Tam chłopak podoba iść na temat. Omija kostkę po chodniku. Ty, to jest jakiś odpust w ogóle. Sprawdźmy to. Koniec, ja już portfel ojcu nie daję. Trzeba chyba spadać do domu. Na rynek się nawet nie pcham. Oj, przepraszam. Ścieżka tu jest. Wiem, że Dexter też dzisiaj jeździł. Tylko, że z rana. Ciekawe, czy on miał jakieś zamówienia. Bo on chyba na Uberze. O, coś wpadło. Z Podskala na Kozówek. Boże, jak mnie ta aplikacja drażni. Dobra, idę sobie piwo do lodówki wrzucić. Jadę to zrobić. Za 8 minut będę miał Biedrę. Jak taka lipa z zamówieniami, to chociaż może za ten czteropaczek odrobię i wystarczy. Zaniosłem tą czwóreczkę do domu, włożyłem sobie do lodówki, a moja tak patrzy, o! Wezmę sobie jedno, no to miałem 4. Po 3 będę czuł lekki niedosyt. No i co, powiedzie nie bierz, no powiedzie, no nie powiedzie. Dobra, 7,92. Dzięki. Aha,
zmienione mam to zamówienie. Nie jadę na Kozłówek, tylko na Hetmańską. No i pieniężnie też. Z 14 na 11. Jestem z wami. Proszę. Zapatrzyłem się. Wszyscy lody jedzą. I troszeczkę żebym wyjechał gościowi. Kiwem mu głową. Bez znaku przeprosin. Mam nadzieję, że już się nie gniewa. Globo. Pierwsze piętro. Dzięki. Dzięki, do widzenia. Z Podskala znowu Biedra, tym razem na Wodną. W sumie fajnie. Biorę sobie z Biedronki i rozwożę koło domu. Taki dzień też jest potrzebny, żeby trochę odpocząć. Zabrali mi je. Ty, ale ja rozumiem, jak ja bym jakoś powoli jechał, ale przecież mi z budzika 3 dychy nie schodzi, a większy jadę 4. No i co, teraz mam customera, mam czekać 11 minut. Znaczy customera, nie customera, tylko ale se jaja robią. To po co ja się tak śpieszę? Żeby sobie dłużej postać pod Biedronką, tak to bym sobie powoli pojechał. Dobra. Który podjął moje zamówienie? Były to dwie osoby. Której z nich wzięło to moje zamówienie. Ale oboje mieli wodę mineralną, zgrzewkę. Także... Także spoko, że mi to przepisało. Ja właśnie teraz tu stoję i się kminię, że ja te dwie dychy Glovo Cashu właśnie wydałem na browara. Miejmy nadzieję, że nie będzie potrzebne całe 70. Dobra, dajmy dupie odpocząć. Ten cwaniaczek wyciągnął wszystkie cztery siatki, poważył. Wziął sobie jedną siatkę z raj taśmy i przepisał komuś te dwie ciężkie siatki. A samochodem typek jeździ. No, ja nie wiem. A co tu się dzieje? Sportowa fura i policja. W ten sposób. Pielgrzymka idzie. Coraz więcej dziewczyn widzę, że ma tatuaż między cyckami. Po co to jest, żeby się patrzeć tam, czy jak? Nie żebym patrzył, ale widziałem.
No, maszerujemy, maszerujemy, bo czas mnie dogoni. Jesteśmy na Wałowej, numer 8. Tutaj. Dobry. Proszę bardzo. Dzięki, do widzenia. No teraz się zamówienia ruszyły. No za wcześnie o godzinę wyszedłem. Z Podgórskiej na 9 km. McDonald's. Co oni narobili z naszym wojskiem? Tu było tak pięknie w latach 90. no 2000. Jakieś tenisy, ping-pongi, badmintony. Na co to komu? Zajeb... plecakiem w supa. Czekaj, czy tam dzik ma dzisiaj wychodne? Nie ma go. KR. Mamy KR. Mhm. Proszę na potwierdzenie. Dzięki. Na Zakolu Wisły. Ten nowy osiedle. Dobra, robimy tak, że jeżdżę dopóki daję takie fajne traski koło domu, ale już oddalać się nie będę. Brakło trochę. Nie chciałem docisnąć, żebym zdążył wyhamować. Na ten moment wytraciłem prędkość. Z tamtej strony są wejścia. 12D. Ta. Ten motorek to tu stoi chyba nieużywany. Dobry, proszę bardzo. Dzięki, do widzenia. No, znowu koło domu, fajnie. Co tym razem? Duży Ben. I z dużym Benem na... Saską. Duży Ben z Zabłocia, tak? No to git. Za 8 minut. Nie, przebiegamy przez pasy, proszę panią. Potwierdziłem, dzięki. Gromadzka 12. Jak to minąć? Thank you.
Cóż to jest? Zajebiste. Te, jak się okaże, że to jest gromadzka po lewej stronie, to mnie trafi. Przecież na tych światłach się stoi jeszcze dłużej jak na Dębnickim. Chyba celnąć się nie mogę. Trzęsie całym rowerem. No wciśnij, że się. No oczywiście, że po drugiej. Serio, tu się stoi z 10 minut. Dobrze. A 18 jest? Tak, nie widać. A mnie widać? Nie właśnie. Dzięki. Widzenia. I co następne? Dawaj, 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 bo póki jestem jeszcze w gazie, to zrobię. No, coś drugiego. Z Podgórskiej. Puszkarska. Dobra, od Bonarki Puszkarską do góry. Zrobię to. Ile baterii? A jeszcze jest spoko to. Pizza Hut. Dobra, robimy tak. Albo w sumie i tak, co to zostało mi? Pół godziny tylko. Nie, bo miałem mówić, że zrobimy to jako ostatnie. Chyba, że kolejne fajne wpadnie w kierunku domu, to tam to też zrobimy. A jak będzie lipa, to kończymy. No ale to kolejne może już nie wpaść. No to będzie 9 dych. 30 na godzinę wyjdzie. To i tak spoko, bo po pierwszym zamówieniu to byłem pewien, że nic dzisiaj nie zarobię. Mam sposób na tych z Pizza Hut. Było, że mogę zapytać partnera, czy jest gotowe. A ja dałem, że to mnie jeszcze nie jest gotowe, zgłoś teraz. I oni kliknęli, że mogę odebrać zamówienie. No i teraz pewnie trzeba czekać 5-6 minut. A ja w tym czasie sobie akurat dojadę. Tak będziemy robić. Pizza Hut będę zawsze klikał, że jest niegotowe, nawet jak będę 5 km od knajpy. Słyszałem 936. 9. Minutes later. I uciekło.
zgasło. Dzień dobry, proszę bardzo. Okej, okay, już sobie poradzę, dzięki. Do widzenia. No i byłoby na dzisiaj 88 zł w 3 godzinki. Źle nie jest, ale byłoby lepiej, gdyby nie ten początek. Dobra, mamy 29 na godzinę. Zawijam do domu. Żegnam się z wami. Dajcie łapkę w górę. Niech się to wszystko rozwija, jak możecie. No i komentarzy jakieś możecie zostawić. No. To tyle ode mnie. Siema.